tvpodkarpacie.pl. 30 stycznia 2015 roku hokeiści Ciarko PBS Banka Hasanok podejmowali JKH GKS Jastrzębie w meczu 40. kolejki Polskiej Hokej Ligi. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji spotkania oraz do wysłuchania pomeczowych opinii. Thank you.
najlepszym zawodnikiem spotkania wybranym przez kibiców za pomocą pierwszej w Polsce mobilnej aplikacji hokejowej został Mirosław Zadko. Myślę, że dzisiaj nie zagraliśmy swój najlepszy mecz. Od początku jakoś się nam nie układało. W tych przewagach też mieli kłopoty rozegrać krążek. Ale i tak nam się udało prowadzić czy do jednego po dwóch tercjach. No i powinniśmy utrzymać ten wynik, bo w play-offie może nas to skarać. Ja si myslím, že naše družstvo dneska potvrdilo, že máme dobrú športovú formu. A keď sa nemýlim, je to 14. zápas v rade, kedy sme bodovali a v riadnej hracej dobe sme prehrali naposledy 10. novembra. Takže tieto body, ktoré sme dneska uhrali, sú pre nás veľmi dôležité. A ja som rád, lebo ten začiatok bol opatrný z našej strany a potrebovali sme si dokázať, že vieme vyhrať alebo dokážeme vyhrať aj v Sanoku a pre našu družinu je to veľmi, veľmi povzbudzujúce. Čo sa týka toho priebehu zápasu, Sanok vyhrával 1-0, vyrovnali sme na 1-1, prehrávali sme 3-1. V tretie tretine sme išli odvážnejšie s tým, že už nemáme čo stratiť. Dokázali sme otočiť výsledok na 4-3 a v presilovke 5-3 sme dostali gól. Škoda toho, že sme to neudržali, ale dva body zo Sanoku sú veľmi dôležité. Ja by som chcel pochváliť dneska rozhodcu za výkon. Pískal všetko, tak ako sa má, a potom padajú aj tie góly. My sme tu odohrali podobný zápas minule s výsledkom 1-1. Dneska bolo dužo presiloviek, oslabení a diváci si prišli na svoje. Na trestných nás podržal veľmi dobre brankár Odrobný. Sme vedeli, že Jastrzębie gra bardzo dobře v ostatním čase. Je to vidieť ťažký meč a tak byl ťažký meč. A nás koštovalo dzisiejszy mecz za dużo głupich kar z naszej strony, tak się nie gra, jak jest przygotowanie, albo po tym w play-offie. To są kary, które jako nie powinny być, a to kosztowało nas mecz dzisiejszy. Jak już tutaj rzekł kolega, te przewagi były z jednej, a z tej drugiej strony. A jak prowadzimy 3-1, tak to musimy grać spokojnie, nejak hlavu, mentře a nie také kúpe kary, to sme zrobili a to nás koštovali, ako už som říkal, ten meč dzisiejszy. A to čekavý meč, bardzo interesantný a to čím bližšie play-offu, tak to bude ešte lepšie. TV Podkarpacie.pl